Hej, witajcie. Jest dzisiaj 20 maj 2022 roku. Jesteśmy w Dereszu. Wybieramy się do Głuszy. Ty widziałaś to, Lucynka? Dobrze, super. To nie zasłaniaj! Nie ma podkładkę. Proszę bardzo, zakończyło się kokardką. Koniki już poczyszczone, my już zjedliśmy, koniki też. I w tej chwili są konie ubierane. Także ja czekam, aż wszyscy poubierają swoje konie, bo ja jadę na rowerze, w związku z tym ubierać nie muszę. Taki plus. Czekam po prostu, aż wyjdą ze stajni i się przygotowujemy na wyjazd. Trasa jest nowa, nieprzewidywalna, tak jak powiedział prezes, i nie wiadomo, co nas na niej spotka. W związku z tym przygotujcie się, że może być ciekawie, lub może być tak jak zawsze, czyli ciekawie. Kręcę. Rewelacja. A ty co, idziesz za Wojtas, pokaż się. Tak. Póki Marty nie ma, to korzystam. Długa woda, tak jak... Jak chcę, to proszę jak najwięcej długiej wody. I'm
wyjątkowy, zresztą jak co roku. Wszystkim dziękuję! Dziękuję! Skolnik! Teraz tak powolutku. Thank you.
No bo jakie buły. Aż się koń spienił. Nie do końca wierzyłem. Dzisiaj tak bezproblemowo uda. Widać. Ale z taką ekipą. Z taką ekipą wszystko jest możliwe. Chcę wam powiedzieć, że no mimo moich emocji, nerwów i tak dalej, no to wynika z jakiejś tam odpowiedzialności. To dobrze, że jeszcze się przejmuję. Ale uważam za jeden z fajniejszych rajdów, prawdziwy naprawdę rajd. Jeżeli mógłbym certyfikaty wystawiać za rajdowanie, to na pewno wszystkim wam one się należą. Chciałem podkreślić tutaj dużą zasługę osób logistycznie wspierających. Przede wszystkim osoba Zbyszka. Oprócz tego, że kręci filmy, słuchajcie, sami widzieliście, że byłoby ciężko albo prawie no niektóre sytuacje może nawet niemożliwe do przeforsowania. Także wielkie podziękowania Marcie, która woziła kędziorom, którzy przywieźli nam na popas. Naprawdę wszystkie emocje, te takie napięcie ze mnie w tej chwili opadło. Nie wiem, co będę robił za chwilę. Ale przedtem chciałem ogłosić kolejny rajd imieniem Wojtka Kujata. W pamięci jego za udany, zakończony, za wspaniałe towarzystwo, wspaniałą zabawę i w zasadzie wszystko, co z tym rajdem się wiązało. Ja osobiście dziękuję. Zakończony sukcesem. Zapraszam w przyszłym roku.